A jeszcze za 2 tygodnie jedziemy po następny skuter. Dostaliśmy, słuchajcie, skuter, zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Siema Hejos, siema Tomek, słuchaj, a co ty tak stronisz od tego prezentu, co ci daliśmy? A jak się tym hamuje? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Kurde, to tylko wystarczy, żeby podjechać pod twoje auto i odpalić. On jest niebezpieczny! Akumulator ktoś ukradł? Nie, akumulator jest, tylko trzeba go naładować. I wiesz co, wiem, tutaj jeszcze, żebyś pojeździł, wypina się ten kabel z paliwa. Patrz, widzisz ten? No. To na tryckę trzeba zrobić. Dasz radę? Tu patrz, zobacz, widzisz? Jest dysza, nie? Proszę. Taką wielką? No, długa, żebyś sięgnął. Tomek lubi skutery, nie? Haha, wiedziałem. Skutery są. Ja już widzę, kask nawet przygotowany masz. I Tomek w akcji. Dasz radę? Czy ci pomóc? Ale zobaczysz, jaką moc ma ten skuter, słuchaj. Nie jeden by chciał mieć to. Nawet masz zalane paliwo. Tomek nam pokaże, co ten skuter potrafi teraz. Wiesz, o co chodzi? Bo tu jest załóżona. I dlatego to nie chciało, tak słabo chodziło. Daj, ja ci przytrzymam trytkę, ty nie, wrzuć. Nie, już założę, zaciągniemy ją delikatnie. Aha. Oskar tylko ci trochę gumę spalił, wiesz, z tej strony. No i kupuję. Nie kupuję teraz. Czy to nie są tanie rzeczy, takie pompy? A wiesz, że już podjazdem robiłem? No i popsujecie mi. Nie, już to ostatnia jazda była. Bleku już nie będzie jeździł twoim brykom. A jeszcze za 2 tygodnie jedziemy po następny skuter. Dostaliśmy, słuchajcie, skuter, zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Ej, mano taki, ej, mano DOC, ej, to do mundo Macintom. O, Tomek! Ale mi oponę poniszczył. Czy to była nowa opona tu założona? To była nowa, tak. No już kupuję. Niech kupuje teraz. Musi. O, pfu. On ma w tą stronę dobry skręt, a w tą słabszy. Ktoś z tuntersko to uprawiał. Tutaj masz stacyjkę. Ta-da! Jedzie! O, ten tylko lewoskręt. Ma opory toczenia. No widzisz. Strasznie długie, chyba zawsze go zapalali od aku. I zobacz, jeszcze można go podsunąć. Elegancko. Stare czasy ci się przypomną, Tomek. Teraz powinno być dobrze. Sięga? Może sięga. And then, then. Daj prądu mu! No. No, styku nie ma. Już za chwileczkę, już za momencik, lada moment. Słuchajcie, no dostaliśmy ten skuter na vlogi. Kurczę, powiem wam, dwusów mega petarda. Takiego skutera jeszcze na kanale nie było. 12 tysięcy obrotów. Do 8 widziałem, że się kręci. Prędkość? Nie wiem, ale licznik działa. Tomek będzie mógł wypróbować. Paliwa? Ile mamy? Nie wiemy. Ty, Tomek, to 100 leci. Ale z wiatrem? Nie, normales. I do 8 tysięcy obrotów się kręci. Wszystkie zegary masz sprawne. Próbować? No. No, teraz jest prąd. Dobra.
dobrze, tam włożyłeś ten wężyk? No popatrz! Nie miał paliwa, nie? Ma paliwo! Pubaku! Ale dobra, ale zeszło mu, nie? Bo przecież nie miał w tym. A, no zeszło, no tak. Zobacz, ile masz paliwa. Nie ma lipy! A te kable to weź może... Mamy trzeba iść chociaż... Słuchaj, przycisku jest tam, nie? Mocny skuter. To widzę, na kluczyk jest jakaś ta... nawet schowek ma. Właśnie? Bo my wszystkie skutery od kabli odpalaliśmy. Tak. Tomek znalazł jakiś... Skąd to wziąłeś? Od pakistańskiego mechanika. Dobra, to tu wejdzie. Tak. Dobra, wejdzie, ale się blisko jeszcze. I weź gaz, chcę ci pomóc. Dam gaz. Będzie jazda. O, Tomek! Przestał chodzić. A to jest nośnik, jakby się ktoś obsrał od prędkości? No, jak się obsrasz od prędkości, to jest nocnik. Papier ma Oskar. Nie zostawił? Nie. To cham. Wyszedł ci to siedzisko? Dobra. Ale problem jest z tym. Znowu? Znowu. Wiesz, niejeżdżony, nie trzymam obrotów. Tu nie jestem. Daj teraz. Skąd ty teraz tą izolację weźmiesz? Starczy na raz. Plus dasz pod prawą nogę, minus pod lewą i będzie git. O. Dajesz prądu, dajesz prądu. Dałeś, dobra. Widzisz, bo on... Gaśnie. Trzeba wyregulować mu te obroty. A wiesz, że tutaj ci moduł możemy mocniejszy dać? Dobra. Mocniejszy moduł. No zgaśnie. No zgaśnie. No nie chcę jeździć dzisiaj. No tu niby dobrze zrobione, wszystko jest. Poczekaj. Może trzeba tutaj trochę mu obroty podkręcić. Czekaj, trochę mu podkręcę. Dobra. Nie ma gdzieś tu kranika? No ja jeździłem nim i nie było kranika. Popsuli. Tu moduł, patrz, tam pomarańczowy ci włożymy. No nie wiem, co tu zrobić. Dobra, palimy. Palimy? O kurde. Dobra, będę ci go tak podtrzymywał. On widać lubi gazu dużo, wiesz? I zaraz gaśnie. Nie no, ja podtrzymuję. Jak wyjdziesz tutaj... Bestia. 2000, 3000 obrotów trzyma. Na 3000 obrotów ci trzymam. Wiesz co, on się może dławić, bo mieszanki tu dolaliśmy. Ty się przygotuj. Nocnik. Nocnik. To nie ta. To... Nie, ta. Odwrotnie chyba. Odwrotnie. Tędej. No tak, no, co ty chciałeś mieć głowę na zegara? Tylko trzymaj gaz, Tomek, nie odpuszczaj, bo zgaśnie. A ty potrafisz trzymać gaz, patrz, na 4000 obrotów ci go trzymam. Ale ale jak, twoim zdaniem, jak fajnie chodzi? No, jak skutero. Przytrzymuj, przytrzymuj. Patrz. Poszedł! To idzie! Mówię ci, Tomasz!
Nie ma z tym jaj! Gaz trzymaj tylko! Ten pojechał tam zamiast tutaj robić górki. To ten pojechał, co on tam, rekord prędkości? Jak? No gazuj mu! Będzie go pchał. Będzie go pchał, mówię wam. Projekt Cross Scootero. Uhur! Ale to, ale... A to hamulca nie ma? A to zapierdala. A jak się tym hamuje? Ale weź, Tomek, tutaj zaraz. Przedni hamulec masz. Poczekaj. Przedni hamulec masz. Włączyłem. To jest za słaba górka, to jest amatorka. Słaba, nie? O. Nie! Oh my god! Zgas! Ale on mocny jest. Mówię wam, skutery są najlepsze. Skuterki są najlepsze, mówię wam. Leci. A ja poczekaj. Hamuję. Ale weź, Tomek, trzymaj gaz. Przedni hamulec masz. Dawaj, górkę zobaczysz jak to jest. Setka to setka, nie? Jedzie! Z wyskokiem tam się wyglebi. Mega mocno. No. Dobra, chodź go, palimy i rekord prędkości jeszcze. A może na koło go dasz? Nie. No jak nie? Nie, bo go szkoda. Ale jak szkoda? Przecież on już jest tanterski. My ci go jeszcze przerobimy. Słabo, nie chcę skręcać za bardzo w prawo. Tylko żeby mi tam nie zgadł, bo będę musiał pchać. Nie, no to gaz ty potrzymaj. Zobacz. Od dawcy dostaniesz ten moduł. Patrz. To jest bardzo mocny moduł. Od Hinola. I to możemy już to zrobić. Chcesz? Pasuje? No. Skuter. Skuter z klozetem od razu, z nocnikiem. My myśleliśmy, że to jest dwuosów, a to jest czterosów. A, bo mu ten kierunkowskaz tu przeszkadza. A co? Ja byłem na szkole tańskich mechaników. Patrz, ten kierunkowskaz ci przeszkadzał w tym. Byłeś na szkoleniach? Tak. O, jak pięknie. Oni mi powiedzieli. Co trzeba zrobić? To ten tutaj zostawiam ci kierunkowskaz. Mówili nic na siłę. Nic na siłę. Zobacz co się będzie działo. Jeszcze by trzeba było ci go dostroić. Ty. Na hamownię pojedziemy. Na komputer. Na komputer. Wgramy mu nową mapę. Ty, no teraz to... Lepsze paliwo bym musiał ci zalać. To może 9,8 od razu zalej. Ja się zastanawiam, czy nie podjechać na szelkę i tego setkę wlać. No, z litr. Tylko, że jak go zgaszę, to już go nie odpalę. No właśnie. To mnie przypchają.
Niech ci na gaz ktoś tam trzyma na stacji. Nie wolno odpalonym. Nie wolno? Pokrzyczą. No to podjedziesz z bańką, panie, litr do tego. Sprytne to jest zapalanie, wiesz? O, chyba źle go ustawiliśmy. Nie dojdzie. Ale tu ci go odchodziłem, wiesz, kierunku wskazaliście. Nawet zerówkę. To dla dziecka może być żywo. Nawet zerówkę miał. No. Dobrze przymocowano. Będzie challenge. Czy nasz skuter poleci stówę? Albo V-Max, ile na maksa pójdzie? Ktoś tu się teraz poruił. Niegrzecznego. Po kabel nie chcę starczyć. Jest. Dobra. Ach, wężyk ci spadł, ten co zrobiłeś, ty. I dlatego ci zgasł. Nie, no paliwo jest. Dobra, frytę jeszcze jedną dam Tomkowi. Chciałbym też się nim golnąć, ale nie wiem czy mi da, bo Tomek... I palimy dziada. Palimy skuteru. Mało? Jakiś problem. Niemożliwe. Co tu się wyrało? Długi odcinek wyjdzie, Tomek. Co jeszcze zrobić? No nie chcę. On się skraca, ten kabel? Coś tam go chyba przyłapało. No ten jest luks. No ten luks. A ten? Na styku dojdzie jakoś, doleci. No co zrobić mam? Cofnąć? Do przodu? Dobra, naciągnie się. Tak, masz? Moment. Prądu nie mam jeszcze. No już musi być. Jest. Nie odpali. O, odpali. Na module. Paliwa. Będzie żył, ty, Tomek, teraz to poczujesz moc inną zupełnie. Moc z Indii? Moc z Indii. Zaraz zaczął się lepiej wkręcać. A siedzisko jak Niki Lauda, ty. Zaraz to ci wyskoczy z tyłka. Rekord mi! Kamera włączona? Włączona? Czekaj. Włączona, no. Lecimy po rekord. Na skuterku. Ty! Jak to zaczęło inaczej chodzić? No kurde, musimy tu nie rozpaść. O Jezu, o Jezu. Mi się tu nie rozpaść. Trzeba go zabrać 7,5 dychy. To jest mocno szybki. Słyszeliście to? Zaczął inaczej chodzić po prostu, lepiej tak z tym, z wigorem. Ale mu tam wpalnik daje. Tu go słychać. Aż się po mieście niesie.
O, już nic nie słyszę. Czyżby mu zgasł? Nie, jedzie! Jedzie, jedzie, Tomek! Jest skuter! Nawet w hamulce są. A, nie może się zatrzymać. Znosi go, tu trzeba po... On jest niebezpieczny! Na tą naszą drogę. A ile pojechał? 7,5 dychy. 7,5 to i tak jest ładnie. A to jeszcze nie był koniec, bo on się dopiero zaczął rozpędzać, ale już byłem na stacji. No to dawaj górki jeszcze. A lepiej na tym module? Chyba lepiej. Lepiej, no widzisz? Zaczął inaczej chodzić, Tomek, wiesz? Na koło mu daj! No widzisz? Jest siła! O kurde! O mały włos by gleba była! Chyba amortyzatorów nie ma! On jest niebezpieczny! A no! No bo to już jest prędkość, wiesz? On w lewo skręca bardzo mocno i tak kierownica jest ustawiona. Ale wiesz co, tu ci wyprostujemy, bo tu jest coś krzywe, wiesz? No. Tylko to lepiej, no tak, tak zapierdalałem 7,5 złotego. No ładnie. Trochę strach. Co, zadowolony jesteś? Jest mega sprzęt, ale tu się trzeba grubo poubierać, bo tu może być szybki wypadek. No. Szkoda nóg. Takiego sprzętu jeszcze nie miałeś. Chociaż jak ja podjazd zrobiłem, też mnie tu rzuciło. Mówię, może amortyzatorów nie ma. Tomek zachwycony po prostu sprzętem. Ale Oskar odkupuje oponę. Tak, to jest. Mocny, nie? No i go utrzymać. Panie, to śmierdzi. No. Dobra. Na garę to się popsuje. Ale śmierdzi. No to gratuluję ci, Tomek, tego skutera. Widzę, że znowu rozszczęsiony jesteś, czyli dobry skuter. Na koło tutaj. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.